Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 z serii na mapie Elm Creek. W dzisiejszym odcinku cięcie kukurydzy. Będę ciąć kukurydzę na ziarno na tych moich trzech polach, tych dwóch kawałkach tutaj przede mną i tym jednym tu z tyłu, za rowem. Bez przedłużenia zabieram się już za robotę, bo jednak trzy pola do skoszenia są, więc trzeba się brać. Dzisiaj na odcinku pewnie wszystkiego nie zdążę na pewno. Tak. Przystawka jest tylko 6-metrowa, jest to wypożyczona. Oryginalna New Hollanda. Zastanawiałem się, czy nie wziąć tej dziewiątki, którą miałem też na serii na mapie The Old Stream Farm. Ale jednak stwierdziłem później, że mam trzy kawałki, akurat małe. To koszenie będzie spoko taką mniejszą przystawką. Jest to oryginalna do niego. Choć też jeszcze brałem pod uwagę tamtą, bo są misje do zrobienia. Nie, na koszenie właśnie. Jedna kukurydzy, a druga słonecznika. Bo to kukurydzy pole jest nie za duże. Jest daleko. Jest to pole numer 9. Zaraz wam je pokażę. O, tutaj na górze. I słonecznikiem jest pole 25. Nie słonecznika. Tutaj jest trochę pod skosem, więc nie wiem, czy jakbym tam zatrudnił pracownika, czy on by to ogarnął. Może bym i musiał sam kosić. Chociaż w sumie... Najwyżej by kosił w poprzek, jakoś by tam skosił raczej. Muszę uważać, żeby tego słupka nie wciągnąć. Może ze środka spróbuję. Nie będę ciął te dwa kawałki od razu na raz. Że jednak będzie wygodniej. W tym sezonie już raczej je złączę, bo jednak tamta droga bywa przydatna, ale nie jest konieczna. Myślę, że jest czas, żeby ją teraz zlikwidować. Będzie tutaj orane, po kukurydzy, no to trzeba to zaorać. Przewinąłem jeden miesiąc, był październik, teraz jest listopad, bo w październiku pogoda już była taka niezaciekawa, bo jak miałem rano, to było strasznie pochmurno, bo już taki pochmurny dzień był, a później praktycznie cały dzień padało, już przed wieczorem dopiero przestało, więc postanowiłem, że to jest żniwa kukurydzy zrobię w listopadzie, ale później się jednak okazało, że miałem przecież siać zboże po kukurydzy, a zboże można siać do końca października, więc już łazimek zbóż nie posieję. Miałem chyba mieć wszystkie pola po kukurydzy zbożem, co pamiętam. Chyba tak. Chyba tutaj pszenica miała być albo jęczmień. Dokładnie nie pamiętam, ale na pewno wiem, że jedna uprawa. A, chociaż, no już nie wiem, bym musiał na listę zerknąć, ale nie mam jej teraz koło siebie. Robię to kiedy indziej. Więc jeszcze w tym sezonie, jeszcze myślę, że w listopadzie będę obornik wozić, więc tego odcinek też się raczej pojawi. No i orka. Myślę, że do orki wezmę ten mój stary pług Agromasza. Myślę, że powinno to spoko wyglądać. Tutaj na tych małych poletkach, akurat tym dużym, nie będzie trzeba zawracać. Ci ten mały przyda. Już mi się raz teraz niedawno przydał, bo jak tamto koło biagazowni tutaj orałem. Też właśnie nim. Co się jeszcze pozmieniało? Przyszło trochę kasy na moje konto, bo sprzedałem ziemniaki. Była cena w październiku jakoś, właśnie wtedy nad ranem. Myślałem, czy nie wtedy właśnie nagrać odcinek właśnie z tej sprzedaży i później zacząć tą kukurydzę ciąć, no ale to było już wieczorem, a chciałem by sejwa sobie ogarnąć, więc tę sprzedaż ziemniaków sobie odpuściłem. Później ja w sumie jeszcze przewijałem ten czas, bo nie były, bo jeszcze ta cena rosła i chyba w deszczu dopiero ona urosła do maksymalnej, jakoś w nocy, już nie pamiętam dokładnie. Tak. Sypie średnio, szału nie ma. Robię już drugie kółko, choć tu też jest mała przystawka, więc dużo nie zabieram. A teraz ta tekstura to jest darowista do tego koszenia kukurydzy na ziarno. Teraz spoko, akurat wyszło w sumie, że na tych obydwu seriach było cięcie na ziarno, to nie musiałem się bawić z podmianką tekstur. Bo teraz jak już ogarnę tutaj, no to wtedy wgram tą starą teksturę, bo później pierwsze będzie cięcie kukurydzy na kiszonkę, więc ta tekstura raczej nie będzie pasować, choć muszę zerknąć, ale nie, dobra.
jak ja tutaj skosiłem tą kukurydzę na ziarno, to jak grałem tą teksturę, to była normalnie tak, jakbym kosił właśnie tą na ziarno. Tak, tak jakby ta od kiszonki się różniła, no to ta tekstura by mogła zostać. Dwa razy naokoło objechane, więc już myślę, że tylko będę jeździć na paski. Więc za ziemniaki było 86 tysięcy. Było ich tam 127 ton chyba i cena była 678. I całkiem spoko. Także zarobek jak z jednego pola 86 tysięcy. No, też w sumie muszę odjąć gdzieś dychę za kombajn, za wypożyczenie, plus jeszcze trochę za siewnik. A za siewnik tam było 3 tysiące może, no nawet nie. Sadzarkę. Siewnik. Nie to. O, 2300. W tym sezonie planowałem raczej ziemniaki odpuścić, bo tak w sumie też pola mi średnio pasują. Bym musiał najwyżej jedno pole zboża odpuścić, to pole może po kukurydzy. Tam co było na kiszonkę cięte na tej na krowy. To pole 47 i 48. A, ale tam już rzepak rośnie. Więc nie bardzo. A, no to też wszystkie pola po kukurydzy nie będą zbożem obsiane, bo już jedno jest rzepakiem. Zapomniałem o tym. No tam już przyczepka jedna stoi, właśnie na tą, co stoi z klasem, będę sypać. A w New Holandem jeszcze stoi, no bo wywoziłem te ziemniaki na dwa zestawy, zatrudniłem pracownika, żeby mi tam woził, ja tylko ładowałem. Jeden zestaw jeździł JCB z tą dużą tandemką, a drugim zestawem jeździł New Holland z tymi dwiema. Teraz w hali się zrobiło trochę więcej miejsca. Tutaj w sumie zapomniałem, ten siewnik wstawiłem do tej. Zapomniałem, że on tam stał. I z nowości jeszcze mleko chyba sprzedałem, bo o tym chyba nie było. A od poprzedniego odcinka chyba sprzedawałem. W październiku 20 tysięcy za mleko. Jedną beczkę wywiozłem i jeszcze, za co to było? A, za biogazownię. Za październik zarobiłem 13600 i teraz już w listopadzie zarobiłem 9,5. Teraz cena jest całkiem spoko, bo urosła do 550 chyba, albo coś koło tego. A, ale już spadła. 522 ta cena, to teraz zauważyłem, że to tak, jak się włączy save'a, to chyba ona się zmienia. O, jeszcze wcześniej planowałem sprzedać baloty, bo w tej biogazowni jednak to tak szybko nie idzie, ta kiszonka nie ubywa. Jednak to trochę będzie schodzić, żeby sprzedać tą kiszonkę, więc myślę, że te sprzedaże kiszonki będą już zaczynały na spokojnie w październiku albo we wrześniu. Wtedy cena zaczyna rosnąć, choć wtedy nie jest jeszcze taka zadowalająca. Nie? Choć nie, tak od 500 już powinna tutaj być. Jednak już no, dużo tej kiszonki mi jeszcze nie poszło, już mam listopad, no ale teraz będzie cena jeszcze rosnąć, więc do jakiegoś lutego będę sprzedawać mu tą kiszonkę po dobrej cenie jeszcze. Nie wiem w sumie do ile mi kiszonka tam starczy. I planowałem sprzedać belki, bo była cena po 550 na tej drugiej biogazowni, nie mojej, tylko tej jakby państwowej, czy tam kogoś po prostu. Ale później przewijałem czas, bo wtedy nad rankiem patrzyłem tą cenę. Przewijałem czas, żeby te ziemniaki chyba doszła cena. Bo tak nie miałem czasu zbytnio to wymienić, bo się zabrałem za te ziemniaki. No i ta cena minęła, a znowu urosła mi tutaj na mojej biogazowni, więc zjechałem zestawem z powrotem. Już miałem zaprowadzony tam na biogazownię.
PCB, tylko jeszcze sprawdzałem właśnie tą cenę, czy ona tam spadła, czy wzrosła trochę, a tu się okazało, że spadła o jakieś 30 czy tam 40, czy wtedy na mojej biokazowni była większa cena. Więc na razie przywiozłem, może jak tam urośnie, to sprzedam te belki, a jak nie urośnie, no to będę czekać, aż u mnie pierwsza kiszonka zejdzie, a później te baloty najwyżej rzucę. W sumie jest 10 minuta, ja myślę, że te dwa pola jestem w stanie skosić na odcinku. Może jeszcze trochę wjadę w tamto. Zobaczymy, choć ja zacząłem już kosić od początku odcinka, więc to zanim ja to skoszę, będzie 17 minuta. No zobaczymy, jak już tu skoszę, wtedy będę się martwić, co robić dalej. W sumie to też same koszenie, więc tego nie ma co jakoś za długo robić. Mimo moim to jest spoko akcja. Ładny zestaw do koszenia. A teraz taki kombajn często widoczny na polach, bo teraz się zaczął sezon na kukurydzę. Z tego pola dwóch zbiorników nie będzie. Tory może będzie. Teraz na moim koncie 136 tysięcy. Kredytu mam 1 155 000. Na razie go spłacać nie będę, choć na tą zimę raczej nic kupować nie będę. Bym mógł spłacić, żeby trochę mniejsze odsetki, a później najwyżej na wiosnę bym chciał znowu. Planowałem kupić łąkę jakąś, żeby już do biogazowni robić kiszonkę. W sumie jak tak nie schodzi, to szybko to nie wiem, czy to będzie trzeba. W sumie i tak, nawet jakby ta cena była po 500, to lepiej już zebrać tą trawę na kiszonkę, niż jak sprzedawać siano. Z sianem jest podobnie roboty, a ta cena i tak tam jest chyba do 200 maksymalnie. Tak to ta biogazownia cały czas by tam działała i ten kompost nawet robiła. Tego kompostu jak na razie to jest niecałe 10 tysięcy litrów, więc trochę słabo. Nojówki teraz na jesieni nie będę wywozić, bo i tak jej nie ma dużo, a jakby w razie było za dużo, choć no połowa jest. Ale w sumie teraz tak zbytnio chyba nie mam gdzie to wywieźć. Choć ja jeszcze planuję kosić łąkę teraz na jesieni, bo tamta już mi urosła. Jest w maksymalnej fazie. A koło biogazowni ona ma tą pierwszą fazę, czy tam drugą. Nie jest taka już urośnięta, ale też ją skoszę od razu, żeby później równo mi odrastały. W sumie mógłbym na te łąki też polać tą gnojówkę. Na razie jakby mi tej gnojówki było za dużo, no to mogę ją wlać do biogazowni. No i będzie nawet ponad półtory zbiornika. A w sumie do 15 minuty się na spokojnie wyrobię, więc dam to pole chociaż jeszcze ze dwa razy w koło, myślę, że objadę. Jakby się też pojawiła jakaś misja na kopanie buraków, może bym ją wziął i nagrał z tego odcinek. Ja teraz też już się zaczęło kopanie buraków za oknem, można powiedzieć. Też bym sobie w sumie pokopał i nagrał z tego odcinek. Powinienem to pole raczej objechać naokoło, wtedy by już był pełen zbiornik. A w sumie co? Nie urosła. Wydawało mi się, że urosła już do tej maksymalnej. Choć
Jest 3 na 3, ale ona nie jest taka jak tamta druga. Jest mniejsza. Też kolor ma taki inny. Rzepaczek, jak widzicie, bardzo ładnie sobie rośnie. Nawożony jest w 50%, raczej będzie na wiosnę miechane z azotem. Jeszcze nie pryskałem na chwasty, skąd tu taka ścieżka? Tak wygląda, jakbym ominął. A tutaj, tak, to też to jest. Tutaj nie ma. Tu w ogóle nie ma. Bo ja wiem, że jakoś chyba to na początku. A nie, na tej serii już nie wiem. Jak to zachwaszczenie jest. A, dobra. To są mijaki przy orce. Dlatego mi tu takie chwasty wyszły. Wcale nie pryskałem, bo tu orane było. Gdzie mój kombajn? Mijaka zrobiłem już. Nie pola sklina i nie widzę dokładnie, jak jechać w rządkach. Musicie patrzeć na tą lewą stronę, a to też tak trochę jest. Kukurydzę wciąga, to tego dobrze tak nie widać. Ziarka duże. Tu jest ładnie wzdłuż rządków, ale też tak średnio widać. A tu muszę uważać na te belki, bo one tu są trochę w kukurydzy. Na razie to ominę. A też właśnie, mieszałem TMR, jakby mi nie starczyło tego, bo już jakoś już rano ten TMR wychodził tam im. Krótko więc dorobiłem TMR-u, żeby nie przestawały produkować mleka. Rurę mogę już sobie wystawić i się teraz wysypie. Dobra, nie, tutaj stoi, żeby mogę go wyłączyć. Gasić nie będę, bo i tak za chwilę będę musiał go odpalać. Jakieś 14 ton z tamtego pola mogło sypnąć, z tamtych dwóch pól mogło sypnąć. Więc z tego może przyczepę dopełnię. To jest chyba największe z tych trzech. Niech się ładnie sypie, a ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Już dalej nie będę kosić, bo już jest i tak 20 minuta z jednej akcji, to i tak dość długo. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subika, no i do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć!